serki, będziemy wchodzili do tej samej dziury przypomnienia. Bo serki, te konikowe lamy, które tam siedzą na samym dole, które zbudowały ten ogromny młynek chwały. Czy on siedzi na wielkim pączku? On siedzi na wielkim pączku! Okej! Okay. Zjedźmy tego pączka! Lubicie serki, pączki, bo pączki są pyszne! Z różowym lukierkiem. Różowe kulki. A, różowe kulki! Czy to jest dom Miliri? Nie, to jest dom Miliri, tylko nie dom Miliri. Ona tutaj trzyma swoje krówki. Presents! Oh, that's amazing! Oh, look at us, big doggy! Oh, ten cudowny piesek jest taki kochany! Mira! Kiedy będziesz w robocie? What? Nudzi mi się. Komu się nudzi? Dlaczego mi się nudzi? Chodzicki, ma to ścika chyba na nodze. Ona dalej cały czas je te pączki. Kaczuszka? Ach, kaczuszki! Dużo kaczuszków! Zjedzmy kaczuszki! Chyba, że pływają w stawie. Kaczuszki pływają w stawie? W stawie dla rodziny. What? Can we? Jeszcze więcej kaczuszek! Nie, dobra, odpowiedz jej. Odpowiedz jej, bo ona ma bardzo łysą pod... Odpowiedz jej! Cicho tam, babci Kamili. Babcia Kamili? Dlaczego ona rozmawia z babcią Kamili? Tylko nie z babcią Kamili. Umarłam, nie żyję. Czemu umarła, nie żyje? Jej się coś w ogóle chyba stało. Nie, ona ma połowę pączka, serki. Zobaczcie, ona ma połowę pączka. To oznacza, że ktoś ugryzł jej pączka. Ona chyba jest zła na to, że ktoś ugryzł jej pączka. Proszę o minutę ciszy. Lo, dlaczego nie żyjesz? Będzie dobrze. Bo mi oko wypadło! Ja jej przyszyję to takie oczko. Ciekawe, jak ona odpisuje na te wiadomości, jak jej oczko odpadło. Ten trabiacy koleś znów mnie obudził. Nie, czemu? Nie, nie lubię, jak ludzie mnie budzą. Serki, jak ktoś mnie obudzi, to wtedy włącza się niebieska energia mocy. Nie, tak naprawdę, jak ktoś mnie obudzi, to fajnie. Bo i tak śpię po 4 godziny dziennie. What? Trabicy? Jedna, spoko? Kto to jest traba? What? I don't even know what I mean. Spoko! Spoko, pomszczę cię! Okej, ona nas pomści. Dlaczego ona mnie pomści? Ostrożnie, stary. What? To ona gada z... Ostrożnie, stary? To ona gada z koleżanką? Nie, to jest babcia Kamili. Cały czas babcia Kamili. Chodź do paczkarni, przestań dawać psu chleb! Ale ja lubię psu dawać chleb. Lubisz kaczuszki? Jeszcze więcej kaczuszek. Tak. Czy ona wyśle mi kaczuszkę? Nie, babciu Kamili, nie wysłałem mi kaczuszki. Ale widzę ten kaczuszek. Już! Ja chcę odpisać! Babciu Kamili! Bez chleba zdechnie, babciu Kamili! Jest certyfikowanym bohenkiem! Bo za dużo gadam z Anglikami tutaj w Anglii. Dobra, za 5 minut wychodzę! Okej, ona wychodzi. To bardzo fajnie właśnie. Nie można się smucić. Trzeba wziąć tego Donata w ręce i ugryźć. Donaty w ręce trzeba gryźć. What, pączek? Patrz na tego pączka! Sweet. O, ten malutki pączek, dotknij go jeszcze 2 razy. On jest strasznie adorable. Bardzo słodki pączek. What? Proszę pana, dlaczego pan jest jabłuszkiem? What? Do dziury, tak! Niech wszyscy wejdą do dziury, trzeba zjeść tą dziurę. A dlaczego masz kaczkową głowę? Kaczuszkowe głowy są dobre. Trzeba go zjeść. Ja chcę zjeść twoje orzeszki. Kaczuszkowy panie, dobra, ej, nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie, nie, chcę zjeść ciebie, o zaraz mi ucieknie z moimi pączkami, a nie, nie pączkowy, a pączkowanie, a tak, do dziury przypomnienia, kaczko, a kaczuszkowa dziura, czemu chcemy zjeść tą biedną kaczuszkę litości? A, bo jestem zły i lubię banany. A, ale ja nie chcę zjeść kaczuszki miłości, a, nie, dobra, weź do tej kaczuszki miłości. Nie, moje pączki! Jeszcze tylko pączki. Zapomniałeś pączki. Bo dużo trawy i dużo pączków. Brasz tu, zjedz jeszcze więcej. Dobra, musimy zjeść jeszcze więcej kaczuszek. Donut shop, okej, okay, donut shop. Sklep donutowy. O, tutaj jest tak dużo pączków pewnie, bardzo dużo. O, już nie trawi. Zrobiłeś coś temu trawiżowi? O nie, bobry są takie pyszne. Ale to nie jest bobr, to jest bobrowa jogurt. Ta, nie przejmuj się. Dostarczyłem mu donaty. Donaty, nie, takie donaty. Ha, okej, okay, no to chyba odwrócili jego uwagę. Chyba odwrócili, ale kaczuszki? Kaczuszki są dobre. Czemu kaczuszki zawsze są dobre? Już nie kaczkujcie, bo kaczuszki... Ej, wiesz co? Tak, wiem co, zjadłaś banany. Świat, w którym codziennie jedzą pączki. Ja bym chciał, bym lisał wtedy podłogę lukierkową. Mam 9 poziom, mam 9 poziom. Nie, ma 9 poziom. Subcio, bardzo subcio. Nie czaisz Mira, czemu nie czaisz Mira? Ja zaraz kaczuszkuję i nie będziesz czaiła. Watch, racja, ale jazda. Gratki, o, bardzo gratki. Takie pyszne, będziemy śmigać jak szlachta. Dobra narka. Co? O co chodzi? Oni bardzo jabłuszkują te podniebienia. What? Szczęśliwy tydzień później. What? Część tydzień później. Nie wiem co. O, ale tu jest dużo jabłuszek. Patrzcie, jak oni oblizali to. Mira,
Chodź, to jest Mira. Ło, biedny robocik! Tyle lat go znałem. Chodziłem z nim do kanału i pamiętam, jak pierwszego pączka mi dał w życiu. Tylko nie mój robocik. Biedny robocik. Jak mogłaś rozwalić mojego kudrokoptera? Nie, tylko nie kudrokopter. On miał świadomość życia, on wiedział, co się dzieje. On wiedział, że czuje masło w sosie. To obchodzi twój głupi akłopter. Nie, ja cię bardzo lubiłem, Mira. Ja bardzo serki lubiłem, Mirę, a ona teraz robi takie obrzydliwe jogurciki. Każda istota z psychicznym nastawieniem na jogurcie. Jak mogłeś rozwalić? Jak mogłeś rozwalić miasto? O, czy on rozwalił miasto? O oh no! 99 stopni pod ziemią! Donut Country. Serki, to jest chyba miesiąc, a po 45 miesięcy, zanim to się wszystko stało, zanim on włożył tych wszystkich ludzi do tej dziury. Bo tutaj się wkłada rzeczy do dziury. Ej, w życiu nic nie rozwaliłem. Jestem grzeczny. OMG, co to? Użyłeś tej apki, żeby porobić dziury w tym całym mieście? Czy on używał apki, żeby porobić te dziury w całym mieście? Masuj kaczuszkę. Masujmy kaczuszki. Kaczuszki zgody są pyszne. Teraz utknęliśmy pod ziemią. Mi się tutaj nie podoba. Tylko co z moim kwadrokopterem? To jestem ofiarą. What? Kropka. Czemu kropka? Może mnie ktoś poprze. Tak, poprzyjmy ją. Za nią trzeba iść. Kiełbaskowy robaczku, za nią trzeba iść. Biki, to przecież jasne, że ty to zrobiłeś. Wypadłem w dziurę zaraz za tym, jak zamówiłem poczuszki. O, ale poczuszki dalej są pyszne. Wtedy topi mi się taka nóżka pod rączką. I co to ma niby wspólnego? Właśnie, co ma tym niby... Ze tym, że Mira rozwaliła kwadrokopter. Ale świat nie jest taki ważny, Sergi, jak kwadrokopter. Jak miałbym wybrać, żeby uratować świat, albo kwadrokopter, to przecież, że kwadrokopter. Tam są merliny, które tańczą dookoła ogniska i robią halibali, halibali, mekus. Co nie? Halibali, mekus? Potter. Potter, co się stało ze twoim synem? Nie wiem. Aha, z popem? O nie, tylko nie syn, jej mój słodki szczeniaczek. Pewnie wciąż jest gdzieś w górze. On jest dalej na górze. Ej, to może nas uratować. Dziura, jeszcze mniejsza dziura. Wchodź się, kamyczku. Lubisz kamyczka? Jeszcze kamyczka. A, dziura jest nienaszycona. Przynajmniej tak dziura by powiedziała. Ej, to teraz właśnie ten liso jogurcik, on kontroluje chyba tą dziurą. Dlaczego oni kontrolują dziurą? Tak właśnie by było, jakby każdy człowiek kontrolował dziurą. Wchodziliby wszyscy do kartonika. A, tak, kartoniku, ustaw się. Nie, na ten nie wejdzie. Szkula, jeszcze więcej kartoników serowych. Pragniemy tych kartoników. A, turma, już nic nie potrzebujemy. O, czy to jest ta osoba, co była na samym dole? Tak, to jest ta osoba. A! Dziura jest gotowa i chcę, żebyś weszedł do środka. O, doniczkowe, ale ona ma bardzo ładne doniczkowe. Czemu on kręci wałem? Patrzcie, Serki, on kręci wałem. Mogę wejść tam? Ja chcę też pokręcić wałem. O! Idziemy go zjeść. Serki, zjemy go też, tylko musimy zrobić sobie większą dziurę. O wiele większa. A! Daj! Jestem dziurą, chcę... Czemu ta dziura tak gada? Tak... A, nie, ja chcę też cię zjeść. Aha, dobra, teraz mogę. Kręć wałem. Kręcisz wałem? A ta muzyka jest piękna. Czujecie tą muzykę, Sergi? A! I do dziury, Stibus! O, tak, żywa osoba. Tak by przynajmniej dziura powiedziała. Ja tak nie mówię. Ja jestem grzeczny, ja nikogo do dziury nie wkładam. Ej, patrz, ona się patrzy, ona wie, że ktoś do dziury chodzi. O, teraz pełno, chodź tu do dziury. Ale nie szczaskaj moje jedzonko. Jeszcze jedzonko! Do buzi. Moje jedzonko wchodzi do buzi. Patrz, jeszcze więcej. Aaaa! Ta dziura robi się coraz większa, nikt ją nie opanuje. Ciekawe, czy możemy połknąć ten balon. Ja chcę ten balonik! Dopiero będą, po 300 lat, jak wszystko połknę. I wanna swallow this house! Chcę połknąć ten domek, please! O, tu jest pączuszek, taki trochę urbany. What? Weź do środka! Wejdź! A, podpaliłem go! No! Nie uciekaj ode mnie, ja chcę ciebie też połknąć, Steven! Stivus! What? A, jestem gorącym powietrzem parowym. Pali! O, motorek. Motorek, chodź do mnie, motorku, potrzebuję twój turbo dopalać, żeby... Urwać mu nóżkę! Teraz mu nóżkę urwię! Aaaa, do dziurki! Melin! What? Aaaa, ale wybuchło! Nie! Wracaj, jak chcę ci do dziurki, żebyś tu wyszedł! No! Ciekawe, jak on smakuje. Bo te wszystkie rzeczy, które tutaj były w ogródku, to aż tak bardzo nie smakowały. O, on góry też połyka! Ale tak! Do dziurki wszyscy! A dlaczego on? Ona jest strasznie wystraszona, jak ona musi się bać! Ale nieważne, do dziurki!
Ale kra gra strasznie mokra, tylko że na dole jest dużo ognia. Bardzo dużo ognia. Ale ja nie lubię aż tak dużo wody serki, bo później mam po tym takie ręce okropne. Świetna dostawa! Tak, wreszcie pączki dostaliśmy. Do it. Have a what garbage day? Czemu? Have a garbage day? Czyli mniej zły dzień? Coś takiego. 9 miesięcy, 90 miesięcy stopni pod donatem! To jest kraj donata, ale bardzo ładne, fajne donaty. Okropne. Patrz, znów chcecie powiedzieć, jak jest litościowo pod naszym ogonkiem. Chciałam tylko zaskoczyć pupa donatem. Okej. Ślip! A teraz odlatuje biedny niuczki. Nie, on jest sam. Bry. What? Wcale nie! Skoro wpadłeś pierwszy, to skąd wiesz, że pup jest w balonie? Ej, właśnie, a to był ten pup w balonie, nie? Taki ładny króliczek jutra. On miał takie fajne łyżka. Ja chciałem go połknąć. Raczej to nie ja. To dziura trzeba go połknąć. Właśnie, dajcie go do dziury. Nie, on właśnie musi uratować świat, serki. On musi uratować świat, bo wszyscy wpadli do tej samej dziury na samym dole do planety. W tej historii jest pełno dziur. Tak, dużo dziurek w mojej lodówce, dlatego mi cały czas sok wypływa. Czemu mi sok wypływa? Ostatnio chciałem się napić soczku, a nie mogłem. Twój mózg jest pełen dziur. Podobnie jak twoje całe miasto dzięki tobie. Nie, wykonuję tylko swoją robotę, ale to... dlaczego to jest jego robota? O, ja też bym chciał mieć taką robotę, żeby wkładać wszystkich do dziury. I jeść z nimi kanapki. Ja lubię jeść kanapki w dziurze. Lubicie jeść kanapki w dziurze, serki? Niewinny. Właśnie, on jest niewinny. Steven, co masz na swoją obronę? Może to jego trzeci mózg, serki? Może on ma trzy mózgi? To na pewno jest jego trzeci mózg, serki. On ma trzy mózgi i on myśli potrójnie. Ma rozdwojenie jogurta. Naturalnego. Czekaj, pup jest w balonie? Właśnie, jak on jest w balonie, to można uratować. Widziałam balon lecący w okolicy mojej Ranger Station. Właśnie, jak on tam jest. Widziałaś pupka? Widziałaś pupa? Ja widziałam pupa. W którą stronę leciał? Nie wiem, coś mnie rozproszyła. Dopiero co zamówiłam pączki. What? Ona zamówiła pączki. W ogóle, serki, o co chodzi? Cały czas jedzą lukierkowe pączki i nawet się nie podzielą ze mną. A ja też chcę zjeść sobie pączka. W ogóle, serki, możecie powiedzieć, jakie pączki lubicie. O, bo lukierkowe pączki są pyszne. Cukierkowe, ale z dużo różu. Ze stresu robię się głodna! Ona robi się cały czas głodna, serki. Czemu? Czy się tak stresujesz? Czym się tak stresujesz? Właśnie, czym się stresujesz? Wiesz, czy lub nie? To przecież węże! O, nie węże. What? Nie węże. Ja się boję, serki, znacznie węże, ale bardziej się boję pająków od węża. One są strasznie... Aż czasami nawet nie mogę połknąć swojej robaczki, które wcale nie połykam. Nie połykam żadnych robaczków. Może żelkowe, ale żelkowe robaczki są niezdrowe. Bardzo niezdrowe robaczki. Ranger Station! A, dziurka już prawie będzie wchodziła. Ale gdzie jest ta dziurka? Tu jest. Dziurka atakuje! What? Tu są węże! Ślimaczkowe węże. Ja się boję. Dobrze, że przynajmniej węże, bo nie muszę się bać pajączków. Ja się boję pajączków. Nawet w grach. Gierkowe pajączki są pyszne. Dziurka znów chce. Dziurka znów. Ej, do dziurki, no chodź. No chodź, jestem twoim przyjacielem. Chodź do wężu. Dziurka chce. Jeszcze żywa istota. Ale nie atakuj ją. Nie atakuj, nie możesz. Ale ja chcę. Ale nie możesz, bo to jest złe, co nie, serki, połykać ludzi do dziurki. To jest bardzo okropne. Jeszcze więcej węże. What? O co mu chodzi, co nie? Ta dziurka... Ta dziurka jest nienasycona. Powstrzymajcie ją. Nie, naprawdę. Więcej rzeczy do dziurki. Ej, czy on... Dziurko, będzie dobrze, połkniesz wszystkich, ale nie krzycz tak na ludzi. Ale ja chcę. Okej, okay. Okej, Stimus, będzie dobrze. Watch. Kurki! Ale tutaj są kurki, a węże nie jedzą kurki? No! Ośmiornicowe ogórki, patrzcie! No, ośmiornicowe ogórki! Zaczynają atakować! What? Snake dangerous! Czemu ta dziurka połyka wszystkich ludzi? Bo lubię połykać masło w cieście. Udało się rozwalić paszteciki. What dangerous snake? Jeszcze większy musi wejść do środka. O, zepsuła się maszyna lizania. Za dużo węży, trzeba jak wszystkich połknąć. Tak, połykaj węży. Ta dziura jest nienasycona. Ona pragnie ptaszków. Tylko nie ptaszki, ale ciekawe czy... Nie, ptaszki ich zabiją. Czemu ptaszki węże zabijają? Nie wolno zabijać węże, ale ta dziura jest nienasycona. Tak. Ale możemy teraz go połknąć. Stivus, on całą Afrykę połyka, tylko nie Afryka. Ona jest za duża, żeby jeść banany. Ale ogólnie, serki, było strasznie amazingowo i takie donaty są pyszne jak jedzenie lukierka. Jeśli ten epizod wam się spodobał, możecie napisać, jakie gąbki pączkowe połyka się razem z ciasteczkiem. Bardzo szybko, może z czekoladą. Ja jestem Braszczu, thank you for watching, trzymaj się, no i bye!